Ponieważ cielęta są karmione coraz większą ilością preparatu mleko zastępczego, a także świadomość, że im lepsze jest żywienie cieląt przed odsadzeniem, tym produktywniejsze będą jako krowy, to coraz więcej producentów karmi swoje cielęta coraz większą ilością mleka. Rodzi to pytanie, jaki jest najlepszy protokół odsadzania? Jest to dość skomplikowana kwestia, ponieważ im wyższa ilość mleka, którym karmimy, tym dłużej zajmie cielęciu przygotowanie się do odsadzenia. A sam protokół wymaga wyczucia. Jeśli dziennie podajemy 600 lub 800 gramów mleka w proszku, to w takim przypadku zwykle wystarcza jednorazowe zmniejszenie ilości mleka. Na przykład, jeśli karmimy 800 gramów mleka w proszku dziennie do, powiedzmy, 56 dnia i zdecydujemy, że chcemy odstawić nasze cielęta od piersi w 63 dniu, czyli w 9 tygodniu życia, to w ciągu tego ostatniego tygodnia możemy zmniejszyć ilość mleka dla cielęcia o 50%. Być może przestaniemy karmić po południu i będziemy podawać mleko dopiero rano. W tym czasie spożycie startera dla cieląt powinno znacznie wzrosnąć i tym samym przygotujemy ciele do odsadzenia. Jeśli karmimy 1,2 kg preparatu mleko zastępczego dziennie, redukcja o 50% to po prostu za dużo. Ciele będzie miało problemy z przyjmowaniem energii z pożywienia i nie będzie w stanie zjeść wystarczającej ilości startera cielęcego, aby być gotowym do odsadzenia w tym samym czasie. Tak więc, gdy zwiększamy ilość mleka w proszku, który karmimy, protokół staje się bardziej skomplikowany. Ważne jest, aby porozmawiać z doradcą żywieniowym o tym, jaki jest najlepszy protokół, ponieważ tak naprawdę zależy to od ilości proszku, które ciele dostaje w pójle sporządzonym z preparatu mleko zastępczego, ale także od jakości startera dla cieląt. Dlatego najlepszym podejściem jest rozmowa z doradcą. Pomogą ci oni w ustaleniu odpowiedniego czasu oraz strategii odsadzania, tak aby ciele naprawdę było gotowe do odsadzenia. Odsadzenia.